10 lat temu Christopher Nolan zaprezentował nam jedno ze swoich najlepszych dzieł, monumentalne widowisko Incepcja. Sny w snach, wyśnione w snach, świetne sekwencje akcji, genialna ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera, no i ta obsada. Na ekranie wybitnie zaprezentowała się plejada hollywoodzkich gwiazd. W roli głównej Leonardo DiCaprio, a obok niego ulubieńcy Nolana plus kilku gości. Ken Watanabe, Joseph Gordon-Lewitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger oraz niezawodny Michael Caine. Jeśli do teraz wspominacie sceny zdumiewające swoją widowiskością, takie jak zakręcony korytarz albo zwijające się miasto, jeśli wciąż dostajecie dreszcz na samą myśl o przepięknej muzyce, jeśli cały czas głowicie się nad zakończeniem, w takim razie jubileuszowy ponowny seans Incepcji na wielkim ekranie będzie jak znalazł. Przy okazji zrobicie sobie rozgrzewkę przed filmem Tenet. Tak, następne dzieło Nolana zadebiutuje już wkrótce. Zapraszam rzecz jasna do Multikina, ale najpierw zapraszam do obejrzenia najnowszego odcinka Top Multikino, w którym przypomnimy sobie 5 produkcji równie zawiłych fabularnie jak Incepcja, ale nieco mniej znanych. Zaczynamy! Na początek coś mało skomplikowanego, ale za to piekielnie satysfakcjonującego. Wyspa Tajemnic Martina Scorsese to nie tylko bardzo solidny thriller, ale także niezwykle zakręcona opowieść, co i róż wyciągająca spod widza dywanik komfortu i zaskakująca kolejnymi zwrotami akcji. Nic nie jest takie, na jakie wygląda, a nasi bohaterowie przejdą drogę od normalności do totalnego szaleństwa. A skoro już o tym mowa, to Piąty Wymiar jest świetnym przykładem na zawiły seans, który szalone zakręty fabularne miesza z estetyką horroru, rzucając nas na pokład nawiedzonego statku. Ale nie, nie jest to nawiedzony statek pełen duchów, tutaj chodzi raczej o nawiedzenie czasowe. Bohaterowie niemal dosłownie mnożą się przed naszymi oczami, a finał, rzecz jasna, stawia wszystko na głowie. Donnie Darko to w niektórych kręgach rzecz wręcz kultowa, za sprawą sennego klimatu oraz zawiłej historii pełnej tajemnic. Jake Gyllenhaal gra lunatyka, któremu pewnej nocy pewien wielki królik przepowiada koniec świata, a w tle przygrywa wspaniała ścieżka dźwiękowa pełna hitów Joy Division, INXS, Echo and the Bunnymen czy Tears for Fears. Co jest jawą, a co snem? Oceńcie sami. Wake up, Donnie. Trochę wariacji na temat I nie było już nikogo Agaty Christie, trochę psychologicznego slashera i oto dostajemy Tożsamość. Szokujące dzieło skąpane w deszczu, pełne zakrętasów fabularnych, które to na każdym kroku każą widzowi wątpić w to, co właśnie obejrzał. Finał nie usatysfakcjonuje wszystkich, ale jeśli ktoś lubi zawiłe kryminalne tajemnice, to będzie z tej produkcji bardziej niż zadowolony. A na koniec naukowa petarda. Uwaga, podczas seansu może rozboleć was głowa. Wynalazek to jeden z tych filmów, który doczekał się niezliczonych analiz na YouTube, wykresów graficznych i schematów działania postaci. Mamy tu do czynienia z wyjątkowo realistyczną i przyziemną opowieścią o wehikule czasu. Nikt tutaj nie cofa się do ery dinozaurów, ale okazuje się, że nawet krótki wypad kilka godzin wstecz czy naprzód może mocno zaburzyć rzeczywistość. No i przy okazji zafundować widzowi tak zwany mózgotrzep. Na ponowny seans Incepcji zapraszamy do Multikina. To co, widzimy się? Jeśli topka wam się spodobała, to dajcie lajka, napiszcie nam coś miłego, a i subem nie pogardzimy. Do zobaczenia.